magiczne tabletki, które po rozpuszczeniu w jamie ustnej zmieniają nam smak na 2 godziny i różne potrawy możemy rozpoznawać w całkowicie inny sposób. Te tabletki są z mirakuliną i za chwilę razem z Farelem ich spróbujemy. Producent podsunął listę rzeczy, których warto spróbować po zażyciu tej tabletki. Szaku je przygotował, a my będziemy próbowali ich na ślepo i będziemy próbowali odgadnąć, co to jest za rzecz. A jeżeli wy chcielibyście, żeby po zjedzeniu tej tabletki brokuł na przykład smakował jak czekolada, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czego wy spróbowalibyście po tej tabletce. A ja wołam chłopaków. Jest już ze mną Farel. Siemano, mamy tableteczkę, to się smokta, gryzie? To się ssa i trzeba tu rozprowadzić po całej jamie ustnej, łącznie tam gdzieś z tyłu, tam blisko gardła, okay. Bo tam też są receptory smakowe. Gardłowe. Smaczna. Taka jak taki cukierek pudrowy. Nie. Witamina C taka, jak rutinoskorbin. O! Nie ma tej takiej kwasnej. Tak, faktycznie, teraz dopiero czuję. Dajcie nam chwilkę, nie? Musimy ssać ją 60 sekund, a tabletka będzie działała na nas aż 2 godziny. Więc jak zaplanowałeś sobie obiad po tym odcinku, no to musisz z niego raczej zrezygnować. A few moments later. Ja różnicy za mocno nie czuję, ale zobaczymy za chwileczkę na normalnych produktach. Sprawdźmy to. Zakładam opaskę. Dobra, zaczynacie lajtowo jakby, co? Okej. Okay. Lajtowo mówisz? No, spokojnie. Widelczyk poproszę. Tu masz jeden. Okej. Okay. Tu drugi. Dziękuję. Widelczyk. Duże, małe? Małe. Zabiję. O nie, o nie. O nie! To jest ostra papryka. Tak. Jedz, to ją całą zjadłem! Dobra, połknęłam. Co połknęłaś? Ja całą zjadłem! Jaja sobie robisz? Ładuj! Czkawki jestem. Czyli nie działa. Nie działa! Czkawka. Czemu ty to całą połknąłeś? Bo umiem się bawić. Wiesz. Nie! Dawaj. Nie, ja już nie wytrzymuję, mnie dziąsła pieką, zaraz mi wypali zęby. Co za papryka? Habanero. Dobra, na ostre to nie działa, nie zmienia smaku. Nie, ale... Ale szybko przychodzi bardzo, te ostre. No, w ekspresowym tempie. Nawet się czerwony nie zrobiłeś. Smali rurę, ostro. Czkawka przychodzi, nie mogę. Za mocno tutaj dużo gadać, bo chcę, żeby przeszło. Dobra, to lecimy z kolejną rzeczą. Na ostre nie działa. Uwaga, coś na poprawę humoru. No, na pewno. Dobra, tu masz szklaneczkę i tutaj... Szklaneczkę? Dzięki. Dobra, i, ale pij do końca, raz. Nie do końca, do końca. Nie. Justyna, raz, dwa, trzy. Co to jest? Boże, maślanka. Mleko. Ja nigdy w życiu nie piłam maślanki. Maślanka, śmierdzi maślanką. Nie, co? Nie wąchałam. Skisłe mleko, rzekł. Ale to jest słodkie! No. A maślanka jest słodka? Jest truskawkowa, jest czekoladowa. Szaku, czy to jest Topi? Truskawkowa? No nie. Zwykła? No. A zwykła jest słodka? Czekaj, bo to jest zwykła maślanka! Ona jest słodka! Ja poznałem po konsystencji, a nie po smaku. Dopiero później, jak jeszcze wąchnąłem, to byłem pewny, że to jest maślanka. Ja bym powiedziała, że to jest jakaś taka brzoskwiniowa, morelowa. Jestem na można już odsłonić. O fu, nigdy w życiu nie piłam maślanki! Jest smak jakiś taki faktycznie morelowy. Dawaj, pij. Nie chcę! Pij, przecież dobra, to skakowa. Nie. W kwaśne wpada, nie? Wpada w kwaśne. Słodko-kwaśne. Słodko-kwaśne? Nawet nie wiem, do czego to porównać. Też nie wiem, nie wiem, jaki to jest smak. Sztuczny, sztuczny smak. Dziwny, ale... O, ten język, ale idealnie po tym, po habanero mi dał. Ale to ty możesz ocenić, czy smakuje tak samo, czy inaczej jak maślanka, bo ja nie piłam, a ty piłeś. To jest słodkie. Jakbyście do normalnej maślanki dołożyli cukru i... Tak! Dokładnie! No. I soku z cytryny. No. Czyli faktycznie te tabletki zmieniają smak. Ciekawe to jest bardzo. No, czekaj. Ale ta maślanka łagodzi te habanero. Możemy wypić też. Wypij. Co się ma zmarnować? Justyna. Ty musisz dokończyć tą paprykę i sobie wypijesz. Lecimy z kolejnym produktem. Uwaga. Ale pali język jeszcze. Pyszna rzecz. Pyszna rzecz? Tutaj, poczekaj. Co dobra. To? A nie możesz przynieść następnym razem z nabitym? Nie. Okej. Okay.
Nie mogę wstawić do buzi. Okej, mam. Tu jest kwaśne. Serowe. Słone. Słone bardzo. Mhm. To jest jakiś ser śmierdzący, bo czuć smród już w nosie. To jest jak serek topiony chyba. Mhm. To nie zmieniło smaku. Na tyłu języka czuję dalej ten taki posmak cierpki od sera, wędzony, pleśniowy. Serio? Mhm. Ja nie czuję w ogóle, że to jest ser pleśniowy. Nie? Nie czujesz tego aromatu w nosie przez tam, przez tył? Nie, nie, właśnie nie czuję, ściągnij. To jest ser pleśniowy. No, ja normalnie... śmierdział, albo po prostu już go tutaj czułem i mi tak pomogło. A ja normalnie czułam, jakbym jadła ser Mazdamer, ten taki żółty, ale ten taki miękki. Ja jestem w szoku, bo ja normalnie sera pleśniowego bym nie wsadziła do ust, bo ja czuję jego smród z daleka. A tutaj smakuje jak ser żółty. Na pewno lepiej wchodzi niż normalnie, to prawda, ale musiałem się zastanowić, co to jest. Więc... Ja nie czuję tego posmaku, nie takiego czujesz? Pleśniowego, co zawsze, nie. I... Ja się czuję, jakbym jadła ser żółty normalnie. Nie. Taki tani ser żółty. Tak. Taki co niby ser żółty, ale go gryziesz, a i tak nie jest taki smaczny. Wiesz, jeden taki najtańszy żółty. No tak. To jest to, tylko że jeszcze jakby go posolił. Spoko, 10 na 10. Dobra, uwaga, razem okay. Łyżki. Co ty żeś tam ugotował? Łyżki? Trzymaj, tu ci daję, masz nałożone. Okej, okay, dzięki. Tak samo. Co może ty na łyżce dwa, trzy. Co to jest? Słodkie, kwaśne. Jakiś dżel! Wow! Nie jest takie kwaśne. Co? Jak żelki kwaśne. No jak kwaśne żelki. Mm. Jakiś taki, czekaj. Aromat jest jakiś, nie? Mm-hmm. Mm, wiśnia. Mm-hmm. No wiśnia. To, wiśnia, kwaśna taka mocno. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam też pojęcia, sprawdzamy. No. Co to jest? To. Super sour. Ale to robiliśmy, że wiśnia? Tak! Szary! No. Okej! Okay. Rogal długo próbował na odcinku z Szakiem i to jest podobno turbo kwaśne. No tak, turbo, turbo. Serio? No więc, a ja w ogóle nie czuję, dla mnie to jest takie kwaskowate. Tylko. No kwaskowate i później trochę słodkie też. No. Co jest, naprawdę? Nawet się nie skrzywiliśmy. Nie. Znaczy ty bardziej panikowałeś. Ja, no ja tak, trochę, no, ale ja to czułem bardziej taki smak, mówię ci, dżemu kwaśnego wiśniowego na kanapkę takiego. O tak, ja tak samo. No. Fajnie, że to tak zabija smak. 5 na 10. No. Dobra, tym razem w ręce bierzcie, macie na talerzyku. Co? Okej. Okay. Okay, po kształcie. Jakiś owocek, no. Po kształcie, to jest owoc. Gryziemy? Mhm. Pomarańcza. Pomarańcza. Pomarańcza, nie? Pomarańcza, no. Dobra, ściągamy. Grapefruit! To smakuje jak pomarańcza! To nie, totalnie nie smakuje jak grejpfrut. Ale pyszne. No teraz jest pyszne, bo grejpfrut jest gorzki, cierpki, taki kwaśny, nie? To może Szako kupił słodkiego grejpfruta. Mhm. Są takie? Najlepszy grejpfrut, jakiego ja bym. Tak to można jeść grejpfruty. Ej, te tabletki są mocne, widzowie. No! To jest najciekawsze, co dzisiaj doznałem, naprawdę. No, jak na razie 10 na 10, 11 na 10, bo już chyba powiedziałam 10 na 10, nie strzymam się. No dobra. Mega, no jak pomarańczka, taka słodka, soczysta, dojrzała. 10 na 10. No to macie teraz trochę gorzej. Też rączkowo można dać. Rączko ma. O nie. O, no, to już po kształcie można powiedzieć. Tak, no ale spróbujmy smaku, no, ale ugryź normalnie, co? Słodka! Mega słodka. Ty, może na pierwszą tą paprykę to nie zadziałało jeszcze? No to jest słodka papryka normalnie. Dopiero zaczyna palić. Ja wiedziałem, dobra, że po kształcie to jest papryka, nie? To jest papryczka chili chyba. Nieraz jak... To jest papryka chili! No właśnie, też byłem w szoku. Na początku ona tutaj nie ma... Widzisz? Pestek. Aha. Jak samą dupkę jecie, to uwierzcie mi, że smakuje jak normalna, zwykła, słodka papryka. Ale teraz ugryzłam pestki i jest troszkę ostre, ale jest słodka. Czyli ostra, słodka papryka. Jest mega słodka! Nigdy nie jadłam tak słodkiej papryki. I ostrej. Nie jest pikantna, nie jest ostra. Trochę jest. No to mówię, pikantna. Ale jak się tylko ranty będzie ugryzało? Misiek, zrozummy Justynę, nie? Bo coś się delikatnie nie dogadujemy. Co jest ostre, a co jest pikantne? Pikantne?
To jest jak tak delikatnie tylko o języczek ci tak... A ostre? A ostre to już, że ci wypala gębę. Fakt. Fajne doświadczenie. Bardzo słodka papryka, ale ostra. Zarąbiste. 10 na 10. Dobra, uwaga, szkoleczki. Wszyscy nastuknijmy się. Na zdrowie. Co słodkiego. Wow. Słodkie i fajne, nie? Ale takie... Czuję ogórka. Ogórek, no. Woda po ogórkach tak smakuje słodko? Nie wydaje mi się. Ale jakie kwaśne na końcu. Kwaśne, ale nie jest jakieś mocno kwaśne. Tylko tutaj jest cytryn do wody po ogórkach? Ale nie, to nie czuć takiego ogórka kiszonego, tylko takiego świeżego ogórka. Mhm. Nie wiem, może jakiś sok, woda... Ale Jezu, weźcie jeszcze napij. I przytrzymaj troszeczkę tak przy ustach, tu przy zębach. Aż te kwaśne poczujesz. Czujesz? Ten czubek języka? Czujesz to? Teraz tak. O kurde, przegięcie, nie? Nie wiem, obstawiam... To jest cytryna z ogórkiem. Sok z limonki. No. Co to jest? To jest cytryna z napojem wyskokowym. Z czym? No z alkoholem. Ogórkowym? Nie no, wyskokowym, takim mocnym, mega. W ogóle nie czułam tutaj alkoholu. Też nie. Nic? Nie. Dużo mam. W ogóle to jest czysty sok z cytryny? Nie. No co to jest? Wódki nawaliłem. Co? A my tak tu na języczek? Ja nie wiedziałam, że to jest sok z cytryny. Przecież soku z cytryny nie da się przyognąć. Od razu ci wykrzywia twarz. No tak. Jak pierwszy łyk bierzesz, czujesz słodkie. Dopiero później, jak tak przytrzymasz w jednym miejscu dłużej, tak jak powiedziałam, na czubku języka, i wtedy zaczynasz czuć te kwaśne, tak, nie na języku. No, ale nie powiedziałabym w życiu, że to jest nie? To. Ale smaczne, słodkie. Mega śmieszne doświadczenie. Dobra, uwaga. No super, już uwaga. Jesiemy. Co to jest? Właśnie tu po jednym. Jemy ręką? No, rączką, no. Jemy? Aha. Kwaśne. To jest szok. Mnie wykrzywiło. Kwaśne. No, nie? Sięgamy. No dobrze. Co, moja mirakulina się już wyczerpała? Mnie pokwaskowaciło. Troszkę było kwaskowate, ale... Nie wydziało. Ja wiem, jak kwaśny jest szok. On jest, składasz do buzi i od razu robisz... Od razu ci gniecie. To masz tu coś giga kwaśnego. Super Sour Spray Candy. Jesteś u doktora. A! Stroboskop w oczach. Zakuło mnie tu. Ja nie chcę próbować. Nie spróbuj. Nie. Co? Świeregiem. Nie. Dawaj to. No, werdykt powiedz. Dawaj to. Powiedz jak wyszło. Dawaj to mówię. Widzowie, ona oszukuje zawsze. Gębę. Nie, o tym cichniesz parę razy. Raz. Nie. O, język nabierz. Tak, tu i tu. Pieczę mnie teraz szyję. Nie mogę kwaśne? Tobie nie można ufać, nie. Jaj sobie robisz. Nie. Dawaj, jeszcze raz. Dawaj, to jesteś niebezpieczna. Słodkie. No jaja sobie robisz. A widzisz, że mi się wykrzywił? Daj. Nie. Nie, u mnie nie, patrzcie. No co ty sobie jaja robisz? No mnie nie klepie. Dobra, bo Szaku bawi się tak naprawdę z nami, off camera. Tak, dokładnie. Wystaw język. Wiesz, ufasz jej? Nie, daj mi. Nie, wystaw! No spokojnie. Dobra, dawaj. Tak, dwa razy musiała. Jest słodkie. Słodkie. No jaja sobie robicie! Wow. Nie. No słodkie. Naprawdę zmieniło. Jest tylko słodkie. Ja też nie czuję. Dawaj jeszcze raz, pokaż. Nie chcę. Ej, przepyszne nawet bym powiedział. No dokładnie. Słodziutkie. Zero kwasu. Okej, przed nami ponoć coś stoi. Pysznego. O, chrupek jakiś, uwaga. Jaki to smak? Albo te, albo no. Wieprzowe prażynki z boczku. Ze skóry, nie. Ja wiem, które to są, bo poczułem po smaku, po zajęku niestety. Śmierdziele to są, ale co czujesz w buzi? Turbo słone. Słone. Na pewno intensywniejsze w smaku niż normalnie. Ten smak jest taki, nie potrafi się zdecydować co to jest. Ale szczerze, giga dobre. Wiecie, co jest najlepsze, że nie znam tego smaku, ale jest dobry. To jest smak przesolony. Nie? Teraz jak tak powiedziałaś, no. No wyobraź sobie, że ja tak doprawiłam kurczaka. Nie no, to...
No nie da się jeść. Nie. Tej słoności nie wyczuwamy, kiedy nie mamy tabletki. Tak. Bo one mają w sobie dużo soli. Wszystkie chipsy mają w sobie dużo soli. Dobra, bo je zjemy całą na dobre. Lecimy dalej. Dobra, idzie coś pysznego i to mega. Tak? No. To co jemy? Na strzała to można załadować? To za duże trochę jak na strzała. Ostre. Smoczy owoc. Ale ostre. To jest owoc, co jedliśmy ostatnio takiego, co był taki pokrojony. O! Jackfruit! To jest konsystencja jackfruita. Czujesz? To jest ananas. Ananas z czymś ostrym. Z tabasco. Mhm. Ile ty tego napieprzyłeś? Zobaczcie tego ananasa. Cały tabasco. Dobrze, to jest to normalne, a nie skorpio. Bo było jeszcze skorpio to w ogóle. Ale dobry ananas jest, ale czekaj. Smakuje jak ananas. Mniej słodki. Mniej słodki, nie? Mniej słodki, o wiele, no. Kwaśne zamienia się w słodkie. Mało słodkie zamienia się w mocno słodkie, a słodkie zamienia się w mało słodkie. Nie rozumiem tego tabletek. To jest ostrzejsze niż habanero. No. Wywala mi dębę. Moi kochani, to był już ostatni produkt na dziś. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu JJ-ka Wymienka. Zostawcie jej subika, bo leci w tym roku po milion. No dzisiaj to było tyle. Życzymy wam zdrowych i spokojnych świąt i smacznego jajeczka. Nie jedzcie tabletek, żeby jajeczko wam smakowało. Trzymajcie się. Jeśli tak się z wami żegna, trzymajcie się. Pa! Hej.